Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kolejny materiał z serii Zagrajmy w Elden Ring na moim kanale. No i ruszamy oczywiście z taką dalszą eksploracją płaskowyżu Altus, na którym się rzecz jasna znajdujemy. To tutaj zajmiemy się raczej teraz tym miejscem, gdzie mamy jakieś takie ogromne obozowisko, a także ruszymy tym chyba takim korytem jakby w kierunku północnym, gdzie wypełnimy kolejną prośbę z wulganicznego dworu, czyli zgładzimy Relaifa, czy jakkolwiek to powinienem przeczytać. Zobaczymy sobie teraz tylko najpierw jeszcze list, który podniosłem ostatnio, a nie zapoznałem się z jego treścią. I właśnie z tego listu wynika nasz kolejny quest, jakiego teraz się muszę podjąć. Jest to pisemna prośba z wulkanicznego dworu, zdradzająca imię poszukiwanego zmatowieńca. Relaif Gnuśny. I można go znaleźć na płaskowyżu Altus. Dokładne położenie wskazuje czerwony znacznik na twojej mapie. Jestem bardzo ciekaw, czy później jakoś zostanie to wyjaśnione, dlaczego ich eliminujemy, czym oni sobie tak naprawdę zasłużyli i co to ma na celu w ogóle przede wszystkim. Poza tym mamy jeszcze jedną rzecz, mianowicie podobiznę, której nie sprawdziłem już... przecież podobizny są tutaj. Które nie sprawdziłem jeszcze, tak ktoś pisał, a wydaje mi się, że sprawdzałem, ale w razie co, to sprawdzimy raz jeszcze. Mianowicie mamy tutaj, no w sumie pokazuję wszystkie jeszcze opisy, ale chodziło o wizerunek Drakolicza, czyli Drakolicza Fortis Saxa, wryty w złotym drzewie, moc jego imiennika może zostać odblokowana dzięki czytającej z palców, można jej też użyć, by zyskać olbrzymią liczbę runów. Potem jak Godwin Złoty został księciem śmierci, starożytny smok długo i zaciekle walczył ze śmiercią wewnątrz swego towarzysza, jednak nie zdołał zwyciężyć, a w nagrodę otrzymał tylko zepsucie. No i też zobaczymy sobie później oczywiście, co można z tego cudeńka wytworzyć, albo w sumie zobaczymy najpierw. No to sprawdźmy, aczkolwiek, tak jak mówię, wydaje mi się, że już to zrobiłem i sprawdzaliśmy sobie. Mamy tutaj z wizerunku Drakolicza włócznie błyskawic Fortisax, czyli inkantację wykorzystującą moc starożytnego smoka Fortisaxa, tworzy dwie włócznie czerwonych błyskawic i wbija je w ziemię, jedna po drugiej. Po uderzeniu każda z nich rozpryskuje się na ładunki, pokrywając cały obszar. Podczas wojny starożytnych smoków te bliźniacze czerwone błyskawice były znakiem smoka, którego uważano za najpotężniejszego spośród glazów. Głazów. Jezu, co? 46 punktów wiary, a to 47 punktów wiary wymaga. Jest to błyskawica śmierci, która wywołuje okolicy burzę zabójczych błyskawic. Inkantacja wykorzystująca moc starożytnego smoka Fortisaxa, teraz spaczonego śmiercią, wywołuje w okolicy burzę zabójczych błyskawic, nakłada na wrogów śmiertelną zarazę. Ładowanie przedłuża czas trwania burzy. Ponoć tą złotą błyskawicą władał Godwin, który zaprzyjaźnił się z Fortisaxem. Powiem, że naprawdę brzmi super, gdybym miał taki bilet pod wiarę. No, wątpię, że aż tylu punktów, tyle punktów mi brakuje, więc wątpię, że aż tyle będę w stanie po prostu ich dobić, ale gdyby tutaj jakoś miał, gdybym miał w jakiś sposób, nie wiem, zmienić statystyki swojej postaci, no to myślę, że coś takiego byłoby naprawdę super pomysłem. A tymczasem lecimy dalej na wzgórze przez tym drzewie i ruszamy z eksploracją. Proszę bardzo, płaskowyż Altus. Czas rozpocząć w takim razie tę wędrówkę. Jak chciałem na początku nadrobić kilka rzeczy, które się ciągnęły przez jakiś czas. Przed tobą broń miotająca. W sensie, że oni z tego wykorzystują, czy że można takową zdobyć? To jest dość istotna różnica. Dobra. Bełty. Kurczę, jestem naprawdę cholernie ciekaw, czy ta seria dobije do 200 odcinków, ale powiem wam, że jestem pod ogromnym wrażeniem wciąż, że tak chętnie oglądacie moje poczynania w Elden Ringu po tylu materiałach, które się pojawiły. Wiem, że o tym już raz mówiłem i że seria trwa dłużej niż w zasadzie nie jeden serial, ale naprawdę, no trochę czasu tego etapu minęło i wciąż tu jesteście, tak samo licznie, jak i nawet bardziej. Serio, wielkie, wielkie dzięki z całego serca i mam nadzieję, że kolejne serie na kanale z innych gier też, ale i z Elden Ringa wam się spodobają i zostaniecie na dłużej ze mną. Jeżeli tak, rozważcie proszę subskrypcję kanału. A tymczasem... Tak, oczywiście tam widzę zwłoki, ale chciałem zobaczyć, co tu jeszcze będzie, bo... O, właśnie, jest broń miotana. To jest cholerna zasadzka. Tu są beczki takie wybuchające. Patrzcie, jaki koleś. On tak patroluje tutaj. Nie widział mnie nawet. Fajnie, że skradanie
ma naprawdę sens w Elden Ringu. Ej, koleś mnie na chwilę zauważył. Zorientował się prawie. I zgłupiał. Śmiesznie wygląda ta ścieżka, którą patroluję. Ale można chociaż do tych kuszników w miarę tam powiedzmy podejść, nie? Dobra, no niestety musieli się zorientować w końcu, że coś tu się dzieje. Pole na tarczy, skoro oni, o kurde, posługują się bronią dystansową. Koleś, ta balista to ci się za bardzo nie przyda. O kurde, w tekstury go prawie wrzuciło. Tak to wyglądało. Wow! Nie spodziewałem się, że na hita zejdzie, szczerze mówiąc. Myślałem, że będzie ten taki soczysty dźwięk, który sygnalizuje, że jesteśmy w stanie wyprowadzić cios krytyczny. Mam trochę wrażenie, że ciosy krytyczne chyba zostały troszkę znerfione w stosunku do innych Dark Soulsów i nie robią aż takich ogromnych obrażeń. Oczywiście, mówię tutaj o takich, o takim orężu, który, no nie wiem, jest jakimiś tam sztyletami, czyli nie jest z definicji bronią nastawioną na ciosy krytyczne. Na przykład te wielkie miecze, mam wrażenie, że nie robią aż takiego spustoszenia, jak mogłyby robić w poprzednich grach. Ale mówię, to jest może tylko takie moje odczucie, może moje wrażenie tylko. Może to wcale nie jest jakaś taka specyfika Elden Ringa, że tutaj to inaczej wygląda. Ale warto wziąć pod uwagę, że na przykład jak takimi mieczami zrobię cios krytyczny... ja nie trafię manioni, okej. No to jak zrobimy taki cios krytyczny, takim wielkim mieczem, to przeciwnik najprawdopodobniej jeszcze takie... no ze dwa ataki przyjmie, nie? Od nas. Jeden minimum, ale myślę, że dwa też spokojnie w większości przypadków. Więc ten cios krytyczny może nie jest taki potężny, ale trzeba wziąć pod uwagę, że kolejny atak też w niego wejdzie na pewno, nie? Naszego wroga. Lubię takie obozowiska, jak to tutaj. Można się poczuć jakby, wiecie, serio tutaj te siły wroga kiedyś się grupowały. A teraz oczywiście... Co jest grane? Co ty atakowałeś w ogóle? Chyba nie miał szans mnie zauważyć. Skradałem się przecież. Au. Okej. Okay. Jest miło. Kamień Sanktuarium, czyli klasyka, słuchajcie. Totalnie... najbardziej oczywisty przedmiot. Czy to przedmiot? Niestety nie. Przewrót. No, przewroty są... dość istotne. To nie jest przypadkiem, nie, już myślałem, że kolejny fragment mapy znajdę, bo mamy takie kolumny charakterystyczne. O Boże, tam konno widzę, że poruszają. Drzewo, niech będzie chwała. Ale to jest, kurde, świetny naprawdę widok. Tak, za moimi plecami jest to wejście. Dobra, tym się jak najbardziej zajmiemy, natomiast powrócimy sobie teraz tam do tej dolnej części tego obozu. Już tak troszkę szybciej i sprawniej, dlatego że tam było coś do podniesienia. Tam, wiecie, przy tym... załadunku. Widać było, że jest jakiś skarb, tylko nie chciałem tu za dużo czasu spędzać na dole. Otwórzmy. Złoty miecz trolla. Okej, zobaczmy to sobie. Miecz wręczany pomniejszym olbrzymom, które dawno temu podczas ich wojny walczyły po stronie Złotego Drzewa. Choć traciły rozum, nie rozstają się ze swoimi mieczami, które są w fatalnym stanie. Odpadła pokrywająca je warstwa złota. Okej. Okay. Umiejętność. Ryk trolla. Spójrz w dal i wydaj intensywny ryk, generując potężną falę uderzeniową, która odrzuci otaczających wrogów. Następnie wykonaj silny atak, aby uderzyć orężem w dół. I to jest broń, która skaluje się z siłą i ze zręcznością na D. Zobaczmy ten ryk, jak wygląda. O kurde. Mega powolne, ale wygląda fajnie. Tylko no, rzecz jasna nie jest to broń dla mnie. W sensie, no nie będziemy kolejnej broni sobie ulepszać, takiej dość podobnej. Słuchajcie, muszę na chwilkę tego cięcie zrobić i zaraz lecimy dalej. Okej, okay, jestem ponownie. W takim razie kontynuujemy naszą eksplorację. Więc tak, tu mamy pierwszy skarb do przejenia, ale jest też drugi taki wóz. Z tym, że... a, może najpierw podniesiemy to. Z tym, że jeszcze są namioty oczywiście do ogarnięcia. Elektryczny smar, to akurat nie jest jakaś tam... wielka nowość. Podoba mi się ta idea, że te namioty stają się przezroczyste i to jest coś, co
Nie było w każdym Soulsie, ale nie zostało to zapoczątkowane w żadnym razie w Elden Ringu. Jakoś tak najsensowniej to chyba zrobili dopiero w Sekiro, a taka idea pojawiła się po raz pierwszy w Dark Souls 2, z tego co pamiętam, na drodze do Lustrzanego Rycerza. Tam jak wchodziliśmy po drabinie, w zamku. O, tu jest coś ważniejszego. Talizman Wielkiej Tarczy. No, to może jakiś przedmiot dla tanka takiego. Zobaczymy, czy dobrze kminie o co tutaj chodzi. Wzmacnia zdolność zasłaniania się. Talizman przedstawiający rycerza, która trzyma wielką tarczę, wzmacnia zdolność osłaniania się. Niegdyś rycerze z Leyndell naśladowali strażników drzewa. Ich celem było chronić to, co zasługiwało na ochronę. Zatem tarcza zawsze była ważniejsza niż miecz. I to brzmi naprawdę fajnie, gdyby sobie tą wielką tarczę wyposażyć, ustawić taki talizman, dodatkowo ustawić jakąś taką fortyfikację czy inne bardzo defensywne popioły na tarczy, że to mogłoby to być naprawdę niezłą taktyką, nie? Na jakichś takich mega trudnych, szybkich bossów, myślę. Których na przykład, czy bardzo agresywnych, którzy mogliby pozornie sprawiać wrażenie wręcz nie do zablokowania, nie? Takich przeciwników nie do zablokowania. No ja jestem ciekaw, czy na przykład każdego przeciwnika dałby radę, wiecie, i całe combo każdego wroga można by zblokować, czy są jacyś tacy przegięci wrogowie, którzy są nie do zablokowania po prostu. Zaraz, tak w ogóle to tego chyba też nie do końca sprawdzaliśmy, bo ja z tamtej góry jakby zjechałem, tak mi się wydaje przynajmniej. Przyjaciel? Jaki przyjaciel? Już myślałem, że to jest może tak jak z tym bokiem było, że trzeba było uderzyć krzaczek, aby on wyskoczył, ale no nie ma niczego takiego. No nie było mnie tu, jak widzicie, po tym skarbie. O Boże. Serio, przeżyłbym, gdyby dalej już nie było w grze tych przeciwników. Bo byli wyjątkowo upierdliwi. Tak, na przyszłość, słuchajcie, czasami zdarza się, że odcinek jest od razu w 4K, ale czasami jest tylko 1080p. Kurde, mamy lokację poboczną. Nice. Będzie boss. Jeżeli widzicie, że film jest tylko w Full HD, w 1080p, to poczekajcie tam godzinkę, dwie i powinien być 4K. Oczywiście, jeżeli czekacie i liczycie, że taka jakość się pojawi w filmie. Natomiast już w Full HD te filmy myślę, że wyglądają spoko, ale też na przykład jak ktoś ogląda na dużym monitorze czy na telewizorze, no to 4K myślę, że jest super opcją. Oczywiście też nie na każdym sprzęcie się odpali, nie? Osobiście, jak ktoś ogląda na przykład na telefonie, to myślę, że nie ma to już akurat większej różnicy, czy to jest 4K, czy Full HD, ale jest to zawsze dodatkowa opcja. Przynajmniej bitrate jest wyższy w tych filmach. Dobra, to się wbijemy do tego wiecznego więzienia. Ciekawe, kto tym razem tutaj będzie na nas czekał. Cóż za przeciwnik. Zobaczmy. Wieczne więzienie Złotego Rodu. O kurde, brzmi... Działa pieczęć chochlika. Brzmi tak, no, fabularnie. Zbliża się potworność. Przed tobą słaby wróg. Tu jest chochlik. Myślałem, że gdzieś tam dalej będzie jakoś ukryty. I patrzę po wiadomościach, czy ktoś nie wskazuje, że tam idź, tam jest otwarcie. Tam jest przed tą klucz potrzebny, czy coś. Ale nie, no, po prostu było na wprost. Na styk, dosłownie. Z więzieniem. No dobra, teraz to sprawdzimy, a potem wreszcie ruszymy na północ. Cóż to będzie za... O kurde. Godfroy, strzywaniec? No to jak Godric wygląda po prostu. Czy ja wiem, żeby to był słaby wróg? No... Powiem, że... Jest to dość niespodziewane starcie. Au. Ciekawe, czy ma jakieś inne ciosy. Na razie nie widzę tego. Jest to po prostu wykorzystany ponownie ten boss fabularny. Jeden z fajniejszych swoją drogą bossów ogólnie w grze. Oj, niedobrze. Będzie rolowanie zaraz. Ale z takim bardzo skillowym ten boss akurat przeciwnikiem, trzeba przyznać.
Nie ma jakichś takich nie fair ataków. O! Czyli co, nie będzie tej fazy w smoka jakby. No nie ma tej głowy. To mógłbyś sobie szyć po prostu. Au. Niedobrze. Dobra, poczekaj, niech się rozkręci. Dobra, ale coś czuję, że... A jednak był to świetny pomysł, bo było się bez obrażeń. Proszę bardzo. Nice. O Jezu. Źle obliczyłem tutaj dystans. No ale trzeba przyznać, że wcale nie jest to słaby przeciwnik. Znaczy na pewno dlatego, że mam właśnie troszkę słabszą broń, dzięki czemu to starcie jest w jakiś sposób widowiskowe, stanowi jakieś wyzwanie. Jest ciekawe po prostu. Zobaczmy, jak tam będzie dalej to wyglądało. Czy uda się dociągnąć tę dobrą pasję do końca? O Boże. Spanikowałem, no nie wierzę, na samej końcówce. Kurde. Ale przypał. No dobra, na szczęście daleko nie mamy. Ach, posąg Mariki niech będzie. No nie no. Powiem wam, że lipa. Ale starcie jest naprawdę fajne. A ten jest Godfrey, nie? O którym Godric mówił. No powiem tak. Jestem trochę zawiedziony, że nie udało się, ale to już niepotrzebnie zwróciłem uwagę na jego pasek zdrowia i spanikowałem. Dobra, zobaczmy jak teraz pójdzie. Innej opcji niż wygrana nie biorę pod uwagę. No atak specjalny nie robi na nim zbyt wielkiego wrażenia. Trzeba przyznać. Troszkę bardziej ofensywnie trzeba podejść i będzie dobrze. Najgorsze, że on też wychodzi z podobnej inicjatywy i... No i... Jestem bardzo skuteczny. Cholera, dwa ciosy i... Praktycznie połowy zdrowia nie mam, a jak dobrze pójdzie z jego strony, to trzy ciosy i mnie nie ma już. Ataków to on naprawdę sporo wyprowadza. No ten akurat może spektakularnych obrażeń nie robi, ale ciosy toporem, oj, to już niestety bardzo nadrabiają. Dobra. Zaraz też powiem generalnie o tych lokacjach pobocznych. Natomiast chcę się skupić na razie na samej walce. Chodź tutaj. Ciekawe czemu w ogóle trzyma ten drugi topór z tyłu, a nie po prostu jeden w lewej, a drugi w prawej ręce, nie? Nie kułam trochę tego. O Boże. No tym położyłeś mnie ostatnio. Nie potrafię za bardzo wyczuć timingu tych ataków obszarowych, szczerze mówiąc. To jest mój duży problem jak na razie. O, pięknie. Nie wiem, czy nie przesadziłem trochę? Chyba jednak nie. Au. Raz, dwa i trzy. I kurde! Prawie była powtórka. Już spanikrolowałem, żeby po prostu nabrać tego dystansu. Nie ryzykować, że jakimś cudem mnie tutaj sięgnie tym atakiem. Dobra, poczekajmy. No niedobrze to wygląda, szczerze mówiąc. Chyba nie sięgnę go stąd, co? Bez jaj. Chociaż może podejdzie. Kurde! Wyglądał jakby wskoczył w ten mój atak.
Zuj, to tornado jeszcze. O! Ale po tym ataku mamy zawsze szansę, żeby go uderzyć, to pamiętam. Więc jest super. Wiadomość oceniona! Co za timing! Pięknie! Chociaż dobra, mogło być teraz na przykład. Ostatni cios, moi drodzy. I będziemy w domu! Pięknie! Godfroy Strzywaniec został pokonany. No, mógł być za pierwszym razem, ale i tak nie było tragedii. Ikona Godfreya. Ha! Czyżby to była jednak niekonsekwencja w pisaniu, to był prawdziwy Godfrey, czy to był ktoś jeszcze inny? teraz zwątpiłem trochę. No okej, okay. Zobaczmy w takim razie, czymże jest ta ikona. Wzmacnia ładowane zaklęcia i umiejętności. Charakteryzuje się oczywiście tym, że jest to no, talizman po prostu, który ma na sobie eldeńskiego władcę Godfreya. Przedstawia go. Zwiększa siłę ładowanych ataków czarami, inkantacjami i umiejętnościami. Godfrey był groźnym wojownikiem, kiedy przysiągł, że zostanie władcą. Wziął na zwierzęcego regenta Serosha, by zdusić gorejącą w nim nieustannie żądzę walki. I chciałem powiedzieć, że tutaj mam takie pewne swoje przemyślenie, jeżeli chodzi o to powtarzające się czasami, wiecie, takie schematy po prostu, tak? Jeżeli chodzi na przykład, nie wiem, o katakumby, czy ponowne wykorzystywanie przeciwników. I powiem tak, nie jestem fanem tego. Krytykuję to też i też myślę, że możecie to wyczuć. Czasami, jak na przykład, nie wiem, po raz kolejny widzimy ogary w katakumbach. Natomiast, i serio, to nie jest fajne. Natomiast wychodząc z takiego założenia, że no mamy tutaj naprawdę kolosalny też świat i w jaki sposób, no trzeba też realistycznie na to spojrzeć. No nie mogłoby tak być, że w każdych katakumbach spotkamy totalnie innego bossa, bo tych bossów w grze musiałby być naprawdę unikalnie zrobionych z 200, czyli kurde, no więcej niż w całej trylogii Dark Soulsów, myślę, nie? Chociaż tam, no, w trylogii Dark Soulsów, które relatywnie były mniejsze, też mieliśmy sporo jakichś reskinów, jakichś tam lekkich przeróbek, przeciwników i jeden z widzów też tak wskazał, że jakby tak podliczyć sobie proporcjonalnie, ile było jakichś powtórek bossów w Elden Ringu, a nie wiem, Dark Soulsach, Sekiro na przykład i innych takich, powiedzmy, bardziej zamkniętych grach, to by nam się okazało, że w Elden Ringu ta powtarzalność wcale nie jest aż taka wyjątkowa, nie? No jest to z jakiejś strony tam racjonalne. No ja nie, naprawdę nie jestem tego wielkim fanem, ale też z drugiej strony rozumiem, dlaczego tak jest. I liczę, że no wyjdzie jakieś kozackie DLC po prostu, nie? Do Elden Ring, które... No bo zazwyczaj DLC... W sumie nie, zawsze DLC od From Software były po prostu genialne, miały jeszcze bardziej wymagających przeciwników, bossów i były po prostu no lepsze niż podstawka, nie? Tak szczerze mówiąc, więc... Bardzo na to czekam. Nie wiem, czy ja byłem w ogóle w tym obozowisku, które szczerze mówiąc tutaj mamy nawet. Nie pamiętam tego. Wydaje mi się, że mogliśmy być, ale ja nie będę tutaj może kombinował, tylko po prostu słuchajcie sobie, powrócimy w tamtym kierunku i pojedziemy w stronę zadania, które to, no, będzie na mnie tutaj czekało. Teraz to są ci, nie? Z tymi tutaj... Tak, to jest to miejsce, w którym byliśmy ostatnio. Myślałem, że może jeszcze jakiś jeden nowy obóz, ale nic z tych rzeczy, to jest dokładnie ten sam. Także pojedziemy teraz sobie wreszcie w kierunku północnym, o którym mówiłem na początku odcinka. No ale widzicie, klasyka jest taka w tej serii, że ciężko jest jakoś idealnie trzymać planu, no bo jest otwarty świat, który po prostu bardzo rozprasza i przyciąga uwagę w wiele różnych miejsc. I ciężko jest się czasami oprzeć takiej pokusie swobodnej eksploracji. Słyszę, to jest karabeusza, ale nie jestem w stanie go jakoś tak zlokalizować. O kurde. Dobra, widzę go. Nice! Popiół wojny, krwawe ostrze. Generalnie bardzo lubię te popioły wojny, które są związane jakoś z krwią. Są naprawdę bardzo takie, no, widowiskowe.
w spektakularny sposób można eliminować wrogów. Chyba nie zdąży do mnie podejść, co? Ten koleś. Ten popiół wojny nadaje orężowi właściwość krwawy i następującą umiejętność. Krwawe ostrze. Zrań siebie, by pokryć oręż krwią. Następnie wypuść latające krwawe ostrze, które wywołuje krwawienia. Możesz wystrzelić wiele krwawych ostrzy, jedno po drugim, do użytku na małych i średnich mieczach. Piękna sprawa. Jakiś taki pokaz tych popiołów też postaram się zrobić w serii. Ale śliczne oświetlenie mamy. Ale powiem wam, że im więcej szczegółów, tym gorzej, jeżeli chodzi o zdolność do zauważenia gdzieś tam jakiegoś przedmiotu do podniesienia. Co to jest za wiadomość? Po pierwsze, nie wierzę. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Pewnie ścieżka nie stoi na twojej drodze, co? Urwisko, a potem udało się. Serio? Ktoś tędy próbuje wejść? Po co? W sumie. Przecież tam można z góry normalnie się wbić, nie? Tam nawet byliśmy. O kurde. Tak bokiem przejechałem, że... Totalnie nie zauważyłem tego, co tu się dzieje. Dlatego warto powracać do tych miejscówek. No tam jakiś wszystkich tych, wiecie, zbieraczy nie będę tutaj wybijał, bo to też się trochę mija z celem. Ale olbrzyma już jak najbardziej. Znaczy, trolla, przepraszam. Są olbrzymy, trolle, golemy. Dzień dobry. To jest naprawdę okrutne. Jest kolejny też. Słaby wróg, a to niespodzianka. Ach, ta ironia. No jestem ciekaw, czy... za chwilę trafimy na jakichś wrogów, którzy... mogliby po pokoleniu nas zostawić taką wiadomość. Czy tam jest jakaś lokacja poboczna? To jest ta kopalnia. Doskonale. Sobie ją oznaczę, natomiast pójdziemy najpierw do tego miejsca, które oznaczyłem i wykonamy kolejne zadanie. O Boże, on jest przykuty w ogóle. Zwróćcie uwagę. W jakim celu niby on tutaj został umówiony? Kurczę, na ataku specjalnego nie wyprowadzę. A szkoda. I daleko odszedłeś. Aha! Zerwałeś się w ogóle z tego. To nawet nie połapałem tego momentu, przyznam. Jezu, ale huk jest, nie? Jak upadnie. Może zrobimy tak, żeby tutaj nie jeździć w zasadzie, że odkryję punkt łaski tutaj i powrócimy sobie tutaj na spokojnie. Stary tunel Altus. No. Użyjemy kamiennego klucza, oczywiście. Widzę, że sobie tutaj twórcy jakby trochę przypomnieli o tej funkcji i że te klucze w ogóle istnieją. O kurczę, no tu będzie jeszcze zjazd. Garść wybuchowych kamieni. Czy to będzie znowu jakby taka kopalnia? No to wychodzi. Dobra, to jest pierwsze przejście. Drugie, które będzie do ogarnięcia podczas zjazdu. I jest punkt łaski, więc... O nie! Kurde, przecież się nie teleportujemy stąd. Cholera. Dobra. Siądziemy sobie, rzecz jasna, żeby zregenerować butelki, no bo wypadałoby. W sumie jakoś niedużo mi też chyba do poziomu brakuje. Znaczy niedużo, 14 tysięcy. No teraz to jest niedużo, ale nie mam szans, żebym to dobił. Konsumując te przedmioty. Dobra. Ściągniemy sobie windę i widzimy się na górze. Okej, okay, jesteśmy już na górze. A, w sumie możemy teraz to opuścić. I chociaż spróbujemy podjechać do tego naszego celu. Żeby zrealizować to, o czym mówiłem na początku odcinka. Ale myślę, że i tak nasze losy tutaj potoczyły się w fajny sposób.
Trochę nie kumam, czemu one, w sensie te trolle, tak tutaj siedzą przykute do tej skały. Jakby były uwięzione na stałe. Są, wiecie, pozbawione chęci życia i jakiejś chyba nadziei wręcz, że może być lepiej. A to wystarczy, że nas zauważą i nagle zrywają ten łańcuch i lecą na nas, nie? Z mieczem w ogóle, który mają gdzieś tam, nie wiem, w kieszeni schowany. A okazuje się, że potrafią tym mieczem rozwalić po prostu to wszystko. Zaraz. To w ogóle w tamtą stronę jest, Boże. Wait. Się zagadałem. No tak, przecież ten troll przy górze był tym drugim, jakiego spotkaliśmy, więc naturalne, że musieliśmy tędy jechać, no ale nieważne. Ważne jest to, że możemy eksplorować dalej i sprawdzam cały czas, czy nie ma jakichś jaskiń. Pewnie, że tak, to że obok był tunel jakiś i jaskinia w nim, jakaś tam do której ten tunel prowadził, to nie znaczy, że tutaj za chwilę nie będzie czegoś jeszcze, nie? Patrzcie, mamy w końcu nasz znak. Pan tego musi szukać. Całkiem szybko udało się tutaj, szczerze mówiąc, dojechać. Real life gnuśnym. Czas się zgładzić. Znaczy, miałem takie poczucie, że jesteśmy trochę chłopcy na posyłki i wykonujemy tutaj zadania dla niezbyt, powiedzmy, moralnej osoby. No. Ale jestem bardzo ciekaw tego questa po prostu. Jezu! Nie, to robi robotę. Trzeba przyznać. Pokonano gospodarza. Łuk runiczny i remedium. Ciekawe, jaki ekwipunek oczywiście tutaj wejdzie. Te zadania na tym wulkanicznym dworze są naprawdę świetne właśnie, żeby pozyskać dużo jakichś nowych przedmiotów. To trzeba przyznać. Zobaczcie, mamy fiolkę krepusa i bełt czarnego klucza. Czymże jest ta fiolka? Możecie zapytać. Sam chętnie się dowiem. A widzę, że to nie jest przedmiot, który tutaj mieliśmy. Znowu nie zwróciłem uwagi na to, więc muszę to poszukać. Aha, to może być tutaj po prostu. W takim razie. Tak. Eliminuje wszelkie odgłosy wydawane przez postać podczas ruchu. Wow. Mała tajemnicza butelka skrywająca ciemną mgłę. Eliminuje wszystkie wydawane przez postać odgłosy. Rytualne narzędzie używane przez zabójców z okrągłego stołu. Był czas, kiedy zmatowieńcy, którzy odeszli od przewodnictwa, nie obawiali się niczego innego niż całkowitej ciszy. Proszę bardzo. Moi drodzy, ruszymy sobie dalej na północ. Myślę, że... o, niedługo. Natomiast najpierw chciałbym poeksplorować stary tunel Altus. Natomiast to wszystko ogarniemy sobie w następnym materiale, także bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żebyście byli na bieżąco. I do zobaczyska następnym razem. Trzymajcie się. Pa, pa. I to tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.